Siemaneczki, dziomeczki, ja jestem Kroxy i na początku tego świątecznego odcinka chciałbym ogłosić konkurs na 20 zł Paysafe Card z okazji oczywiście świąt, więc jeżeli chciałbyś wygrać, to musisz gdziekolwiek udostępnić ten film, na przykład, nie wiem, na tablicy na Facebooku, zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i napisać komentarz wesołych świąt. Wyniki ogłoszę 31 grudnia na grupie na Facebooku, więc zapraszam do wzięcia udziału, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, parę miesięcy temu do CSGO został dodany nowy wygląd CS-a, a mianowicie panorama, z którym już chyba każdy zdążył się oswoić. Ale do czego zmierzam? Przed dodaniem panoramy w ekwipunku nie mogliśmy inspektować lub chociażby zobaczyć modelu bomby, która natomiast pojawiła się w panoramie. Możliwe jest to, że Valve chciał po prostu ułatwić graczom ustawienie name tagu na bombie, co przedtem było dość skomplikowane. Ale co, jeżeli Valve chce w przyszłości wprowadzić skiny do bomby? Pamiętacie, jak było z rękawiczkami? Nikt się tego nie spodziewał, a końcowo i tak zostały dodane do gry. Co byście powiedzieli na C4 Asimov? Dla mnie osobiście mega kozacko by to wyglądało, lecz poniekąd wiele osób odebrałoby to na kolejny skok na kasę ze strony twórców CS-a, ale oczywiście czas pokaże, czy skiny do bomby zostaną ostatecznie dodane, czy nie. A może Valve pokusi się o zrobienie różnych modeli bomb i zrobienie na przykład po 4 skórek do każdej, tak jak w przypadku COS? To też w sumie według mnie byłby dość ciekawy pomysł i odważny. Nie zapomnijmy jednak, że ostatnio w świątecznej aktualizacji Valve dodało to, że bomba jest teraz opakowana w świąteczny papier, więc może to oznacza coś większego, albo po prostu fantazja mnie trochę poniosła. Pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie taka moja teoria spiskowa i to, co przedstawiłem w filmie, nie musi zostać wprowadzone, ponieważ są to tylko moje osobiste domysły. Ja przypominam wam oczywiście o konkursie na 20 zł Paysafe Card, który zapowiedziałem na początku filmu. I pamiętajcie, żeby w ten dzień, jakim jest Wigilia, odejść na trochę od komputera i spędzić czas razem z rodziną. Ja wam życzę wesołych świąt, do następnego odcinka i piona!